Szukacie telefonu z klapką? No to dobrze się składa, bo przyglądamy się dzisiaj modelowi Galaxy Z Flip 5. Porównamy go do zarówno jego poprzednika, jak i sprawdzimy, jak wypada na tle swojego największego konkurenta. Zgadniecie, o który model chodzi? Galaxy Z Flip 5 został zaprezentowany pod koniec lipca w Korei, obok Galaxy Z Folda 5. O tym drugim modelu możecie posłuchać w osobnym materiale. To już piąta generacja składaków od Samsunga, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak klasyczne telefony komórkowe, ale różnią się od nich tym, że Z Folda 5 można rozłożyć, co daje nam więcej przestrzeni roboczej, a Z Flipa można złożyć i zajmuje wtedy mniej miejsca w kieszeni. Jedną z tegorocznych nowości jest nowy przeprojektowany zawias, dzięki czemu składają się one już tak na płasko i nie ma takiej pustej przestrzeni między jedną a drugą połówką telefonu. No ale niestety, nadal te składaki, przez to, że mają ten elastyczny ekran i zawias, są odporne wyłącznie na wodę, a nie na pył, więc na plażę raczej bym ich nie zabierał. Po rozłożeniu Galaxy Z Flipa 5 widzimy 6,7-calowy piękny wyświetlacz, który ma proporcje nieco wydłużone do góry względem typowych telefonów. Jest on dłuższy i węższy niż takie płaskie smartfony, które się nie składają. No i pierwsze, co rzuca się w oczy, to ta fałda na środku ekranu w miejscu zagięcia. Niestety nie udało się Samsungowi jej jeszcze wyeliminować, ale to, że widać ją zarówno na podświetlonym i zgaszonym ekranie, no i to, że inaczej odbija światło przez to, jeszcze bardziej rzuca się w oczy, to jedno. To, że czuciem pod palcem, zwłaszcza gdy skroluje się strony internetowe i aplikacje, to drugie i strasznie to może nie tyle co wkurza i irytuje, co przeszkadza, wybija z rytmu. Jakby tego było mało, zaraz obok tej fałdy, po lewej i po prawej stronie są wystające elementy tego zawiasu, o które zahacza się palcem przy wykonywaniu jakichś gestów. I jeszcze, wisienka na torcie, mamy takie małe plastikowe wypustki tutaj w rogach, przez to gdy wykonujemy gesty, chcemy na przykład przyciągnąć ikonkę, skrót odpalania aparatu z ekranu blokady, też o nie zahaczamy. Rozumiem, po co one są, no, składamy telefon i w jaki sposób chronią jedną i drugą połówkę przed stukaniem w siebie, ale zwraca się na to uwagę i mam nadzieję, że w kolejnej, jeszcze jednej nas generacji tego urządzenia uda się takich kompromisów już uniknąć. Tyle dobrego, że ten wyświetlacz Galaxy Z Flip 5 jest naprawdę świetny i poza tym rzeczami, które wynikają z jego elastyczności, sprawdza się super. To 120Hz AMOLED, który ma świetne odwzorowanie kolorów, bardzo wysoką rozdzielczość, bardzo, bardzo przyjemnie się na niego patrzy. I jedno, na co warto zwrócić uwagę, że ma nieco grubsze ramki dookoła niż takie klasyczne, topowe modele z tej najwyższej półki, z najwyższej, najdroższej półki cenowej, ale nadal bez dramatu. Ramka jest mniej więcej tej grubości, jak na przykład w iPhone 14 Pro Max, z którego korzystam na co dzień. No, ale skoro o ramce mowa, to warto nadmienić, że nie jest ona na tej samej wysokości, co wyświetlacz. Wystaje nieco ponad jego powierzchnię, przez to, gdy miziamy palcem po wyświetlaczu, trafiamy w ten rancik co jakiś czas. No, związane jest to ponownie z tym, że ten telefon się składa, zamyka i chodzi o to, żeby szkło nie uderzało w szkło, tylko właśnie ten kawałek ramki amortyzował uderzenie przy składaniu. Jeśli chodzi o specyfikacje, no to nie ma tutaj co narzekać, ale cudów też nie stwierdzono. To mamy Qualcomm Snapdragona 8 Gen 2, który wyposażony jest w 8 GB pamięci operacyjnej i nie ma opcji wzięcia tego telefonu z wyższą ilością RAMu, tak jak w przypadku topowych modeli, gdzie tego bywa i 12, w niektórych nawet i 16. To wystarcza do płynnej pracy, no ale nie jest to pod tym względem urządzenie z najwyższej półki, co związane jest z ceną tego telefonu, która wbrew pozorom nie jest tak wysoka, jak mogłoby się wydawać. Za Galaxy Z Flipa 5 w tej bazowej wersji, która ma 256 GB przestrzeni na dane, płacimy 5600 zł. Model, który ma dwukrotnie więcej pamięci, 512 GB, kosztuje 6000. Niestety, dla osób, które nie potrzebują aż tyle przestrzeni dyskowej, jest zła wiadomość. W zeszłym roku Galaxy Z Flip 4 sprzedawany był w wariancie 128 GB, w przypadku piątki takiej nie uświadczymy. Przy czwórce na premierę ceny wynosiły kolejno 5150, 5450 i 6000 zł, co oznacza, że w kolejnej generacji tych urządzeń przy 512 cena się nie zmieniła, przy 256 poszła do góry, a najtańszego modelu po prostu nie ma.
De facto osoby, które chcą w tym roku kupić najtańszego flipa, muszą wydać 450 zł więcej niż rok temu. Oczywiście trzeba pamiętać, że to ceny katalogowe, a w poprzednich latach w tej kategorii urządzeń one bardzo szybko spadały, pojawiły się jakieś fajne promocje i mam nadzieję, że tak samo będzie w tym roku. Jeśli chodzi o moduł łączności, to mamy tutaj ciut lepszy Bluetooth, nowocześniejsze Wi-Fi, 5G, NFC do płatności, no wszystko jest na swoim miejscu. I miłą niespodzianką jest to, że port USB-C w tym urządzeniu działa w standardzie 3.2, dzięki czemu zapewnia szybszy transfer danych niż w poprzednich flipach. Do tego mamy zabezpieczenie biometryczne w postaci skanera linii papilarnych, który umieszczany jest w guziku blokady. I możemy też odblokowywać telefon poprzez skan twarzy za pomocą aparatu. Nie jest to odpowiednik Face ID z iPhone'ów, nie ma tutaj tam wielu czujników podczerwieni, tych rzucających kropki na twarz, tego nie ma, ale jeżeli komuś wystarcza zabezpieczenie takie optyczne z kamerki, to jest ono dostępne. To, co może być rozczarowaniem w tym modelu, to akumulator. Wynika to z faktu, że ten zawias zajmuje w środku naprawdę sporo miejsca, więc nie udało się zmieścić takiego samego ogniwa jak w płaskich telefonach o tych gabarytach. Akumulator ma pojemność 3700 mAh i może się zdarzać, że będzie się rozładowywał przed końcem dnia, warto o tym pamiętać. Widzimy gniazdko, łapiemy je, podładujemy się na chwilę. I tutaj kolejna wada, nie ma tutaj takiego szybkiego ładowania znanego z telefonów innych firm, odbywa się ono z mocą 25 W. Nie jest to jakoś turbo wolno, ale nie jest też turbo szybko, więc ten telefon na kablu będzie musiał trochę czasu spędzać. Dość przeciętnie w tej półce cenowej wypada aparat fotograficzny. Mamy tutaj dwa oczka, oba 12-megapikselowe, ale nie robią one fenomenalnych zdjęć. No okej, okay. Za dnia praktycznie każdy telefon z wyższej półki robi fotki, które są okej, okay, ale widać różnicę po zmroku i pozostawiają one nieco do życzenia. Jeśli komuś zależy głównie na fotografii mobilnej, no to jednak skłaniałbym się do tych klasycznych, płaskich telefonów. No to takie typowe coś za coś, bo połączenie elastycznego ekranu, tego zawiasu ze świetnymi parametrami wyświetlacza i topowym procesorem skutkowały tym, że Samsung musiał szukać w tej półce cenowej oszczędności gdzie indziej. Przy czym umówmy się, pomijając te drobne różnice wynikające z tego, że mamy tutaj elastyczny ekran z zawiasem i nieco inne proporcje, korzysta się z tego telefonu tak samo jak z każdego innego topowego Samsunga z Androidem i nakładką One UI. Mamy dostęp do tych samych aplikacji, tych samych funkcji, tych samych dodatków i to wszystko działa dokładnie tak, jak można się tego spodziewać, z pewnymi drobnymi zmianami. No, część programów dopasowana jest właśnie do tego składanego ekranu. W momencie, kiedy złożymy go na przykład tylko w części, nie do końca, i odpalimy aparat, widzimy podgląd z aparatu tylko w tej górnej części, dolne są kontrolkami. Podobnie działa to na przykład w odtwarzaczach wideo, gdzie góra jest zarezerwowana na obraz, a na dole mamy kontrolki play, pauza, dalej i tym podobne. Nad działaniem tego telefonu w tym klasycznym trybie nie ma co się dłużej rozwodzić, bo największą nowością w tym roku w linii flipów jest ten dodatkowy zewnętrzny ekran. W poprzednich flipach był on niewielki, teraz zajmuje praktycznie całą powierzchnię tej połowy plecków, z zastrzeżeniem, że jest to drobne wycięcie niesymetryczne na obiektywy aparatu. Po lekturze tabelki ze specyfikacją może on nie zachwyca jakoś specjalnie swoimi parametrami, ale w praktyce jest w porządku, spełnia swoje zadanie, jest ok, rozdzielczość jest wystarczająca, żeby obraz był dostatecznie ostry. Szkoda tylko, że nie jest odświeżany w 120 Hz tak jak główny panel, a jedynie w maksymalnie 60. Wyższa częstotliwość przekładałaby się na płynniejsze animacje. A do czego można wykorzystać tego cover displaya? No chociażby do wyświetlania godziny, a także widgetów przygotowanych przez Samsunga. Mamy pogodę, kalendarz, przypomnienia, wszystkie te rzeczy są na wyciągnięcie kciuka. Żeby dostać się do tego typu informacji, nie musimy odblokowywać telefonu. Niestety Samsung trochę utrudnia korzystanie z aplikacji na tym zewnętrznym ekranie, bo żeby odpalać na nim wybrane apki, trzeba najpierw dogrzebać się do tej opcji w ustawieniach i dostępne jest jedynie kilka programów. Do tego część z aplikacji, które Samsung wybrał do wyświetlania akurat na cover display, wydaje się mało użyteczna, bo nie widzę sensu w oglądaniu YouTube'a, a tym bardziej seriali i filmów z Netflixa na takim małym panelu. Ale jest kilka apek, w tym Google Mapsy czy wiadomości do SMS-ów, które sprawdzają się tutaj super. Niestety, lista jest krótka, nie zawiera zbyt wielu pozycji, ale i na to jest sposób, ale tak strasznie, strasznie na okrętkę.
aby wyświetlić, a przynajmniej spróbować wyświetlić na tym ekranie dowolną aplikację zainstalowaną w telefonie, trzeba pobrać z Galaxy Store'a aplikację o nazwie GoodLock i do tego jeszcze w niej rozszerzenie Multistar, pogrzebać w opcjach, poustawiać i dopiero wtedy pojawi się nowy widget GoodLocka na tym ekranie blokady, na który możemy się przełączyć i wybrać jeden z dodanych tam programów. I nawet to nie daje gwarancji, że będzie on wyglądał ok i działał w porządku. Niektóre programy napisane tak, by skalowały się do dowolnego rozmiaru i do dowolnej proporcji wyświetlacza działają ok, ale nie wszystkie są projektowane w ten sposób i chociażby w grze Pokémon Go, która by świetnie się sprawdzała właśnie na takim ekranie bez otwierania telefonu, wyciągnąć telefon, szybko złapać Pokémona, schować, niestety kiepsko się ona tutaj skaluje. Do tego nie każda ta apka się tutaj uruchamia, a jednym z takich największych braków jest brak portfela Google, który pozwalałby płacić w sklepie bez rozkładania całego telefonu przed przełożeniem do terminala. I szkoda, że tutaj obie firmy się w tej kwestii nie dogadały. No chyba, że to jest celowe działanie, żeby uniemożliwić płacenie tym telefonem bez jego rozłożenia, żeby ktoś nam go nie wyciągnął z kieszeni i zapłacił, ale nie kupuję tego. Myślę, że ktoś po prostu tutaj niezbyt o tym pomyślał. Ale pamiętajmy, że Samsung ma swojego Samsunga Pay'a. To miłym dodatkiem jest też obudowa. Nazywa się Clear Gadget Case. Składa się z dwóch elementów zakładanych na jedną i na drugą połówkę tego telefonu. Na. O. Tutaj na plecki zakładamy jedną część, a druga idzie, chroni samą ramkę dookoła tego wyświetlacza Cover Display. Po założeniu jej na telefon możemy go rozłożyć. Obie części się tutaj łączą i chronią go przed uderzeniami, przed upadkami. Do tego dodatkowo mamy też taki uchwyt na różne gadżety. Na razie jest tutaj taki pierścień, który sprawia, że telefon leży stabilniej w ręku. Trudniej go upuścić, zgubić. Jest nieco wtedy bezpieczniejszy. Można go też tak zahaczyć, przesunąć, postawić jakoś na stoliku, oprzeć. Dzięki temu wygodnie można oglądać serial, film YouTube'a i tego typu rzeczy bez konieczności trzymania telefonu w ręku. Swoją drogą pewnie zwróciliście uwagę, że od jakiegoś czasu nasze odcinki wyglądają nieco inaczej. Naszym partnerem jest Mindspace, a my jesteśmy w otwartej w maju nowej przestrzeni biurowej tej firmy niedaleko Ronda Daszyńskiego w Warszawie. Mindspace Skyliner, bo taką nazwę nosi to miejsce, to druga po Mindspace Koszyki, przestrzeń coworkingowa uruchomiona w stolicy. Do dyspozycji mamy tutaj 4400 m2 i na tej przestrzeni ulokowana 600 stanowisk do pracy. Zajmuje ona aż 3 piętra z 42 w tym budynku. Na każdym z nich można znaleźć osobne takie przestronne lobby, jak tutaj, oraz liczne salki konferencyjne, prywatne biura, w których można spokojnie pracować. Poza tym, że z okna mamy świetny widok, podoba mi się tu, że salki konferencyjne są nieźle wygłuszone i możemy spokojnie nagrywać, nawet jak ktoś przychodzi na korytarzu. Do tego każde z pomieszczeń ma swój taki własny, niepowtarzalny styl. No i co dla mnie istotne, bo poruszam się komunikacją miejską, nie ma problemów z dojazdem, bo znajdujemy się zaraz obok stacji Ronda Daszyńskiego linii M2. Do tego z tej coworkingowej przestrzeni w Skylinerze mogą korzystać wszyscy członkowie społeczności Mindspace, tak samo jak ze wszystkich innych 40 oddziałów firmy w takich miastach na całym świecie jak Londyn, Tel Awiw czy Amsterdam, bez dodatkowych opłat. Wracając jednak do głównego bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Galaxy Z Flip 5, to muszę przyznać, że pomimo tych kilku niedogodności wynikających z elastycznego ekranu i zawiasu, korzysta się z niego naprawdę nieźle i ten dodatkowy wyświetlacz, o tutaj, jest faktycznie przydatny. Ale osoby, które śledzą rynek składaków, zwłaszcza tych z klapką, dobrze wiedzą, że Samsung nie jest pierwszą firmą, która się na wprowadzenie takiego dodatku zdecydowała. Wcześniej było Oppo z N2 Flipem oraz oczywiście Motorola, która w tym roku zaprezentowała nowy topowy składany model, czyli Razora 40 Ultra, którego zresztą mam tutaj dzisiaj ze sobą. Tego telefonu do porównania z Samsungiem nie wybrałem bez powodu, bo myślę, że właśnie te dwa modele będą brane pod uwagę przez osoby poszukujące tego typu składaka. A czym najbardziej różnią się od siebie Galaxy Z Flip 5 i Motorola Razr 40 Ultra? Gabarytami, no i ekranami, zarówno tymi wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Motorola jest zarówno dłuższa, jak i szersza od Samsunga przy zachowaniu tej samej grubości, ale wydaje się przy tym smuklejsza, mimo większych gabarytów, ze względu na to, że ma lekko zaokrąglone krawędzie ramek, które u Samsunga są dużo bardziej ostre.
To, co jest super, że w obu przypadkach mamy już zawiasy, które pozwalają telefonom złożyć się na płasko, przez to nie ma takiej szpary w kształcie łezki pomiędzy oboma połówkami. Niestety w Motorola ta fałdka, którą widać po rozłożeniu ekranu, jest nieco bardziej widoczna, nieco bardziej wyczuwalna pod palcem. Oba telefony ogólnie mają inne wykończenie i Samsung postawił na przykład tutaj na szkło, a w Motorola go nie znajdziemy. A jeśli chodzi już o takie typowe parametry, no to Motorola ma wyświetlacz, który jest większy, odświeżany z wyższą częstotliwością, o tej samej rozdzielczości i identycznych proporcjach. To, co mnie zaskoczyło, to fakt, że chociaż zawias, który w Motorola wydaje się nieco luźniejszy niż w Samsungu, gdy weźmiemy oba telefony tak na płasko i zaczniemy nim machać, w przypadku Motorola jest dużo, dużo bardziej sztywny. No ale dobra, mówimy już o głównych wyświetlaczach, ale są tutaj te dodatkowe. I w przypadku Motorola ten wygrywa w przedbiegach z Samsungiem, pod prawie każdym względem. Jest większy, ma dużo wyższą rozdzielczość, jest odświeżany z dużo wyższą częstotliwością i obraz wygląda na nim jeszcze ładniej. Zwraca się na to uwagę głównie przy bezpośrednim porównaniu, bo ten w Samsungu jest już naprawdę ok, ale gdy spojrzymy na cyferki, to zdecydowanie tutaj punkt dla Motorola. W Razerze zgrabniej też wygląda to wycięcie na dole na aparaty, aczkolwiek szkoda, że ekran nie jest dosunięty do końca tej górnej krawędzi, tak jak w Samsungu. Motorola nie utrudnia też uruchamiania na zewnętrznym ekranie dowolnej aplikacji, ale tak jak u Samsunga trzeba pamiętać, że nie wszystkie programy są dostosowane do działania w takich kwadratowych proporcjach, nie każdy będzie działał w porządku, ale Motorola przynajmniej pozwala użytkownikowi ocenić, która apka jest akceptowalna, a która nie, a u Samsunga trzeba się sporo nakombinować, żeby to odpalić. Motorola rozwiązała też lepiej kwestię klawiatury ekranowej, która gdy się wyświetla, dostaje takie na sztywno przypisane pole tekstowe, w którym widzimy wprowadzoną treść. W przypadku Samsunga, gdy już wyświetlamy te pełne apki, pole tekstowe jest przypisane do aplikacji i może się zdarzyć, że klawiatura, która się wysunie, je zasłoni. Drobne różnice między tymi telefonami można wskazać właśnie zarówno w oprogramowaniu, jak i w specyfikacji. Tu i tu jest Android 13, ale są inne nakładki. Tu i tu mamy port USB-C, ale w Motorola jest on w nieco starszym standardzie, działa wolniej przy transferze danych, ale szybciej ładuje telefon i który ma nieco większy akumulator. No, takie przykłady można mnożyć. To, co jednak łączy oba te telefony, to dość kiepskie, jak na tę półkę cenową, aparaty fotograficzne oraz mizerny czas pracy wynikający z tego, że mają dużo mniejsze ogniwa niż płaskie smartfony o podobnych gabarytach, co związane jest z tym, że w środku musiało być miejsce na zawiasy. W obu telefonach mamy też na pokładzie chip Qualcomma, ale w Samsungu jest to nieco nowszy, szybszy Snapdragon niż w Motorola. W Motorola z kolei możemy mieć przynajmniej teoretycznie więcej pamięci operacyjnej, ale nie na naszym rynku. Na innych dostępne są modele, w których można wybrać 12 GB RAM-u, u nas jest tylko 8. Do tego, tak jak Samsung, dostępny jest w wersji 256 i 512 GB pamięci w przestrzeni dyskowej, Motorola jest dostępna wyłącznie w wersji 256 GB. Na plus z kolei można zaliczyć cenę tego telefonu. W naszym kraju Motorola zdecydowała sprzedawać się Razera 40 Ultra za 5,5 tysiąca złotych, czyli o stówkę mniej niż wyceniony został później na swoją premierę Samsung. Motka zrobiła jednak taki myk, że po premierze Flipa obniżyła cenę tego telefonu o 500 zł, więc dzieli jej już przepaść w wysokości 600 zł. Myślę jednak, że wojna cenowa między tymi dwoma firmami dopiero się zaczęła i niedługo trafią się jakieś fajne oferty na Samsunga, więc warto się rozglądać za promocjami u operatorów i w sklepach z elektroniką. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o porównanie. Na koniec jeszcze tylko przypomnę, że Galaxy Z Flip 5 nie jest jedynym składakiem Samsunga, jaki obecnie testujemy. W osobnym materiale na kanale Spidersweb możecie przyjrzeć się Z Foldowi 5, którego recenzję przygotował dla Was Arek. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Na razie. Cześć!